Cześć i czołem. Dziś szybki czuwaj z konkretnym przekazem. Przede wszystkim na wstępie bardzo cię proszę, abyś udostępnił to nagranie jak największej liczbie ludzi. To dla nas bardzo ważne. Od wczoraj szykujemy ekspedycję pomocową na tereny dotknięte powodzią. Kompletujemy sprzęt, ludzi, żywność i jedziemy na miejsce ciężko pracować, aby pomóc naszym rodakom jak najszybciej wrócić do względnie normalnego życia. Wczoraj na ten pomysł wpadliśmy, dziś rano odbył się pierwszy sztab, sztab kryzysowy w Radomiu i nie będzie to pomoc polegająca tylko i wyłącznie na zbieraniu żywności, nam chodzi o natychmiastowe przystąpienie do konkretnej pomocy. Zobaczcie, co dzisiaj od rana zrobiliśmy, na chwilę Was opuszczę i pokażę, co udało nam się kupić. małe zamieszanie. Takich pił 30 mamy 5. Yy, podobnych pił o rozmiarze 50 schowanych tam za kamerą czuwajową jest też 5. Łącznie mamy 10. Nasza ekipa wyjazdowa ma liczyć pomiędzy 10 a yy, pomiędzy 20 a 30 osobami. Odłożę gdzieś to tutaj na boku. Także ten sprzęt będzie potrzebny do tego łopaty. Widły, kilofy i wszystko, co może być potrzebne do tego, żeby usuwać klęskę żywiołową w postaci jej skutków, która wystąpiła na miejscu. I teraz, w kilku żołnierskich słowach, opowiem Wam, jaka jest moja koncepcja, jaki jest pomysł, a w związku z tym również, yy, jaka jest prośba, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, jak niektórzy już z Was w social mediach, na Twitterze czy na Facebooku pisali, Panie Marku, a czy w Rzeszowie coś będzie organizowane, czy będzie coś organizowane we Wrocławiu? No właśnie, po prostu weź i zorganizuj, bo, bo każdy z nas ma jakieś życie swoje, rodzinne i może zająć się każdym y, jednym wycinkiem y, tego, co planuje, prawda? A gdybyśmy mieli zorganizować całą Polskę w takim działaniu, no to nie bylibyśmy przecież w stanie poświęcić czasu na zupełnie y, te przyziemne rzeczy, które również musimy spełniać w ramach obowiązku naszego stanu. Więc y, teraz opowiem w kilku słowach, co robimy, jak robimy, gdzie robimy i jak możecie nam pomóc. Jak możecie udzielić nam pomocy? Od wtorku 17 września, czyli od jutra, od godziny 9 rano do 22, zostanie otwarte w Radomiu miejsce zbiórki potrzebnych rzeczy, które zawieziemy na miejsce lub które posłużą nam do pracy na miejscu. Podaję adres, w którym możecie składać. Może zdejmę tę piłę. W którym możecie składać te przyniesione rzeczy, jest to, y, moi drodzy, Radom ulica Stanisława Wernera 57, parafia Matki Bożej Częstochowskiej na kapturze. Na miejscu dyżury będą pełnili wolontariusze między innymi z Młodzieży Wszechpolskiej, tutaj księdzu proboszczowi y, wielkie podziękowania. Andrzejowi Anasiakowi, z rycerzy Kolumba, że natychmiast przystąpili do działania i załatwiliśmy to miejsce składowania rzeczy w 5 minut, może 7. Zależy nam, moi mili, na czasie, dlatego. Chcemy wyjechać z główną ekspedycją już w najbliższy czwartek. Dlatego proszę, aby każdy, kto poczuwa się do obowiązku wsparcia naszych rodaków przeżywających najstraszniejsze chwile w swoim życiu, nie zwlekał z udzielaniem wsparcia. Mniej pytań, więcej działania. Jeżeli chcesz pomóc, pomagaj. Jeżeli chcesz pytać, nie tutaj. Ok, bo mamy bardzo dużo zajęć. W związku z tym, im szybciej zdecydujesz się na udzielenie wsparcia i dostarczysz je na miejsce, tym więcej będziemy mieli czasu na logistykę, pakowanie i planowanie tego wyjazdu, a robimy to w takim zespole po raz pierwszy. W Radomiu mieszkam od niedawna i tych ludzi dopiero poznaję. Wcześniej byłem na takich akcjach zarówno w Dobrzykowie, jak i w Świniarach. Byłem też z Rafałem Otoką-Fronckiewiczem z taką ekspedycją pomocową, gdzie pracowaliśmy przez kilka dni przy wycinaniu powalonych drzew w puszczy w Borach Tucholskich na Kaszubach. Pamiętajcie, że każdy z nas ma też swoje życie, swoją rodzinę, pracę, też odwozimy dzieci do przedszkola czy do szkoły. Żeby wszystko poszło nam sprawnie, potrzebujemy waszego zrozumienia i dania czegoś więcej od siebie. To bardzo nas odciąży w działaniu. Mniej pytań. Jest adres, zaraz będzie lista rzeczy, których potrzebujemy. Wsiądź w samochód i przyjedź. Nie mamy czasu przyjeżdżać do ciebie, aby odebrać 5 kg ziemniaków czy tam 10 kg cebuli. Jeżeli masz taki potencjał, masz taką możliwość, zapakuj to do samochodu i przywieź do tego Miejsca, zbiórki. Co jest potrzebne? Po pierwsze, żywność. Żywność z długim terminem ważności, woda i słodycze dla dzieciaków. Po drugie, sprzęt. Teraz znacznie cięższe sprawy, ale wierzę, że znajdą się i tacy, którzy mają takie możliwości. Część sprzętu, jak już wam pokazałem, mamy. Kupiliśmy to dzisiaj rano jako czuwaj. Jest to 10 pił spalinowych, kilka kilofów, łopat, wideł, worków na gruz, takich budowlanych, bardzo dużych. Zamówiliśmy 50 osuszaczy na gaz o niskiej mocy, to jest ważne, ponieważ tamci ludzie nie mają prądu. Będziemy czekali teraz na te osuszacze, aż nam je dostarczą. To wszystko dzięki zaangażowaniu patronów czuwaja, ponieważ wykorzystaliśmy nasze środki na to, aby. Udzielić tego wsparcia, bo działać trzeba szybko, później będziemy myśleć, jak załatwić czy też zalepić tę dziurę budżetową. Dzięki wsparciu widzialnej ręki w Radomiu i jej lidera, to jest Bartka Marczuka, będziemy mieli też wiele kompletów pościeli, a strażacy z OSP Wielogóra, tutaj nieopodal Radomia, udostępnią nam pompę strażacką o dużej mocy, którą zawieziemy na miejsce. Z rzeczy większych, które możecie dostarczyć na miejsce sami, na miejsce zbiórki, potrzebny jest sprzęt, który posłuży naszej ekipie do pracy na miejscu. Są to łopaty, kilofy, siekiery, łomy, piły spalinowe, łańcuchy do pił spalinowych 40 i 51 cm, ostrzałki do łańcuchów, olej do pił spalinowych, olej do mieszanki, y, którą z paliwem będziemy wykorzystywać do pił spalinowych, karnistry atestowane na paliwo, odzież ochronną, taczki, worki budowlane na gruz, duże pompy y, spalinowe, mniejsze pompy spalinowe do wyciągania wody, agregaty prądotwórcze spalinowe, Osuszacze przemysłowe. No sprawa jest prosta. Jeżeli masz możliwość i poczuwasz się do wsparcia potrzebujących rodaków, idziesz do sklepu, kupujesz nawet jedną łopatę czy szuflę, kilkadziesiąt złotych z kieszeni wyciągasz na taką łopatę, łańcuch do piły, jak mówię, 40 lub 51 cm, bo takie piły mamy, i dostarczasz nam to na miejsce, na adres, który cały czas widnieje na pasku, pomiędzy wszystkimi innymi informacjami. 10 takich osób to 10 łopat. Masz więcej kasy, kupujesz piłę spalinową, 1800, 2500 zł można takie piły dostać, a są też znacznie tańsze, tylko trzeba się rozejrzeć. Dostarczasz nam na miejsce, nie wysyłasz pieniądze, bo nikt nie ma czasu, aby jechać po te piły teraz do jakiegoś sklepu, kastoramy i, i, i je skupować, prawda? Wierzę, że razem damy radę to zrobić. Potrzebujemy też namiotu wojskowego. Jeżeli ktoś ma taki namiot do oddania lub do sprzedania po niskich cenach, no, to bardzo proszę o kontakt, który podamy na końcu yy, tego programu, ale też cały czas wyświetlany jest na pasku. Telefon odbierze Monika, pani Czuwajowa. Uwaga, ona jest bardzo konkretną babką. Tam nie ma zadawania zbyt wielu pytań, tylko konkret. Imię, nazwisko, kto, co i jak możesz nam to dostarczyć. Bo po prostu trzeba działać szybko i sprawnie, czyli po polsku. Yy, no, ten namiot, o którym wspominałem, jest nam potrzebny, żebyśmy mieli gdzie zrobić sztab na miejscu. Chcemy zrobić bowiem ekspedycję, która jest niezależna od wszystkiego, czyli jedziemy, yy, wszystko jest dokładnie ustalone. Mamy miejsce biwakowania, mamy miejsce, w którym możemy przygotować sobie strawę i nie obciążamy tych ludzi, którzy już tam i tak nie mają w co rąk włożyć swoją obecnością, zadawaniem pytań albo czy macie coś do zjedzenia. Nie, wszystko zabieramy ze sobą. Może macie dostęp do wozów wojskowych składanych, wozów, czyli do prycz. Nie wiemy, jakie warunki zastaniemy na miejscu, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zresztą tam w sztabie, kiedy ta woda jeszcze jest w tych miastach i miasteczkach, i wsiach, niewiele nam mogą powiedzieć, ale moje doświadczenie wynikające z bycia już w takich miejscach podczas powodzi w świniarach, w Dobrzykowie, w roku 2007. Podczas tej katastrofy, kiedy huragan przeszedł przez yy, yy, Kaszuby, gdzie byliśmy na miejscu, o czym Wam wspominałem, wiem mniej więcej, jakie rzeczy już będą na miejscu potrzebne. Ktoś zapyta po co Łom, po co Kilow, był taki śmieszek w internecie. Otóż ta woda, która zejdzie, nagle się okaże, że ona na podwórkach tym ludziom, biednej babci Helence lub jakiemuś tam panu Kaziowi na końcu, do którego pomoc państwowa nigdy nie dojdzie, a on się ustawi bezpiecznie w kolejce i będzie trzekał trzy miesiące, aż przyjdzie zima. Nagle ta woda odkryje połamane supy telegraficzne, odkryje jakiś beton, gruz. Zdarzają się przecież samochody osobowe, które gdzieś tam nurt wody wyrzucił. To wszystko będzie gdzie trzeba przeciąć, rozciąć, wywalić tymi kilofami, łomami. No to jest naprawdę ciężka robota. Chcemy tam jechać jako ekspedycja w pełni niezależna, z własnym miejscem do spania, z własną kuchnią, z własnym prowiantem. Jak mówię, aby nie stwarzać żadnego problemu strażakom, którzy tam też mają swoje rodziny i też muszą zająć się swoimi domami. Przy okazji pomagając ludziom. My tym strażakom na miejscu po prostu będziemy. Podlegać. Kolejna rzecz poza żywnością oraz sprzętem, który jest potrzebny do zawiezienia na miejsce. Ludzie. Potrzebni są kierowcy i członkowie ekipy do pracy fizycznej. Szczegóły podam na końcu tego czuwaja, razem z informacjami kontaktowymi. Gdzie pomagamy? Po sprawdzeniu i konsultacjach dzisiaj rano, yy, wykonaliśmy kilkadziesiąt telefonów. Rozmawialiśmy ze sztabami kryzysowymi w miejscach dotkniętych powodzią. Udzielimy wsparcia w dwóch regionach w Polsce. Chcemy udzielić tego wsparcia w dwóch regionach w Polsce i będziemy to robili na dwa sposoby. Pierwszy to samo dostarczenie żywności. Drugi to dostarczenie żywności oraz środków pierwszej potrzeby wraz z jednoczesnym wyjazdem radomskiej ekspedycji humanitarnej, którą budujemy właśnie i ta ekspedycja będzie przeznaczona do pracy fizycznej. I będzie to praca fizyczna, ciężka. Jeżeli więc wydaje Ci się, że masz siłę, a jej nie masz, to lepiej zweryfikuj swoje plany, bo chcemy tam jechać w mocnej, męskiej ekipie. Kobiety oczywiście też zapraszamy, bo potrzebne jest gotowanie, potrzebne jest wsparcie w sprzątaniu w tych lżejszych rzeczach. Pierwsze miejsce to Głuchołazy. Głuchołazy to miasto w Polsce położone w województwie opolskim w powiecie Nyskim. Na miejscu działamy z Fundacją Wolne Miejsce. Która to przygotowuje ciepłe posiłki, prowadząc polową kuchnię nieopodal marketu Lidl. Tam zostaną dostarczone transporty wody, mięso, a także warzywa i owoce z południowego Mazowsza. Dziękuję Pawłowi Męziakowi, że jako pierwszy od razu się odezwał do pomocy i do wsparcia oraz zrzeszeniu. Producentów lokalnych papryk i RP, którzy również organizują się teraz za sprawą prezesa Mirosława Łuski. Ale Pawle, Tobie serdecznie najmocniej dziękuję. Zawsze na Tobie można w podobnych sprawach liczyć. I pierwszy transport wyrusza już jutro wieczorem. Będzie to transport żywności. Gmina Wleń. Gmina Wleń leży w powiecie Lwóweckim w województwie dolnośląskim w południowo-zachodniej Polsce. Tam skupimy swoje najważniejsze działania. Jesteśmy w kontakcie z tamtejszym sztabem kryzysowym. Dziś rano rozmawialiśmy zarówno z burmistrzem, jak i komendantem Straży Pożarnej. Bardzo ucieszyli się na to wsparcie, bo ono będzie potrzebne, gdy tylko zejdzie woda, a woda ma zejść w ciągu najbliższych dwóch dni. Na miejsce dostarczymy zabraną żywność, środki higieniczne i sprzęt. Tam wybieramy się również, aby udzielić pomocy fizycznej na miejscu w niwelowaniu skutków powodzi. Chodzi o ciężką pracę fizyczną, jak rzekłem, w odgruzowywaniu tego, co zostanie tam. Na miejscu nam wskazane. Do wsparcia ma przystąpić też ekipa organizowana przez naszego serdecznego przyjaciela mojego i czuwajowej Marcina Kołodzieja. Pozdrawiamy małżonkę Iwonę, którzy mają dołączyć. Bolesławiec, z którego oni pochodzą, jest oddalony od regionu, do którego chcemy pojechać o jakieś 40 minut jazdy. Więc to jest też wspaniałe, że ludzie, którzy leżą w niedalekim położeniu od tej miejscowości, od tej gminy, a ich miejscowość nie została zalana. Po prostu angażują się we wsparcie swoich rodaków, to jest wspaniałe, więc jak ktoś mówi, że nie ma jedności w Polsce, to po prostu popatrzmy na to, co dzieje się dookoła, jak wielkie serca Polacy okazują, chociaż i tak mniejsze niż w przypadku pomocy pewnej nacji, której nazwy nie wolno wymieniać. To bardzo frustrujące, ale o tym sobie jeszcze kiedyś w czuwaju porozmawiamy. Teraz praca, praca i jeszcze raz ciężka praca, więc ten wyjazd moi mili będzie polegał na dostarczeniu transportu żywności i pozostałych środków oraz pozostaniu na miejscu, jak mówię, tej ekipy fizycznej. Po dojeździe meldujemy się u komendanta Straży Pożarnej, z którym mamy kontakt i od tego momentu będziemy podlegać jego rozkazom. Kiedy wyjeżdżamy? Wyjazd planujemy w czwartek, 19 września nad ranem z ulicy Rywańskiej 21, położonej w centrum Radomia. Miejsce docelowe, gmina Wleń. Zbieramy się o godzinie 4 rano, wtedy też rozpoczniemy pakowanie sprzętu do samochodów. Wyjeżdżamy, taki jest plan, o godzinie 5 rano. Planowany czas podróży to 6 do 7 godzin. W związku z tym, że trasa wjedzie przez obwodnicę Wrocławia, a w stolicy Dolnego Śląska sytuacja powodziowa jest dynamiczna, droga może się niestety wydłużyć. Musimy uwzględniać wszystkie warunki. Samochody będą oznaczone jako pomoc humanitarna. Każdy pojazd będzie wyposażony w odpowiednią karteczkę. Wyjazd zostanie podzielony natomiast na dwa turnusy. To bardzo ważna informacja dla tych, którzy zdecydują się, aby wziąć udział w tej Prawdziwej męskiej wyprawie, aby pomóc rodakom. Więc dwa turnusy. Pierwszy, krótszy, potrwa od czwartku 19 września do niedzieli 22 września. Drugi, dłuższy, potrwa od czwartku 19 września do środy 25 września. Każdy, kto chce wziąć udział i pomóc fizycznie na miejscu w ciężkiej pracy na rzecz naszych rodaków, kto ma własny transport, jest kierowcą, może świadczyć jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie. Proszony jest o kontakt przez mail misko.czuwajmałpa.gmail.com Na dole jest ta informacja, znajdziecie ją również w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Lub zadzwonić na numer telefonu 578-2020-26 O, jak za do starych dobrych czasów w radiu powtarzam numer telefonu. 578-2020-26 Telefon odbierze Monika, nasza czuwajowa. Która konkretnie z Wami porozmawia o tym, co możecie, jak możecie pomóc. Jeżeli chcecie z nami pojechać, to Monia też udzieli wszystkich konkretnych informacji. Kontakt na pasku również na dole. Jak zamierzamy działać i jak już działamy? Zaczęliśmy działać na czterech kierunkach. Pierwszy to pomoc związana z dostarczeniem potrzebnych rzeczy materialnych, od żywności przez środki czystości, środki higieniczne, leki, pościel, śpiwory. Drugi kierunek to kompletowanie sprzętu lekkiego do pracy, którą będziemy wykonywać na miejscu po zejściu wody. Jeszcze raz powtórzę: potrzebne są łopaty, kilofy, siekiery, łomy, piły spalinowe, łańcuchy do pił spalinowych 40 i 51 cm, ostrzałki do tych łańcuchów, olej do pił spalinowych, olej do y, mieszanki do pił spalinowych, karnistry atestowane na paliwo, odzież ochronna, taczki, worki na gruz, y, takie budowlane pompy wodne, pompy spalinowe, agregaty prądotwórcze, spalinowe, osuszacze przemysłowe. Trzeci kierunek to kompletowanie w pełni y, niezależnego zespołu do pracy fizycznej na miejscu w gminie w Lenie. Czwarty kierunek to kompletowanie chętnych kierowców wraz z samochodami do przewozu ochotników na teren powodzi, a także dostawczych samochodów ciężarowych służących do dostarczania sprzętu i żywności na miejsce. Mam nadzieję, że włączycie się ochoczo do tego działania. Jaki jest kierunek działania? Całość wyposażenia, które kompletujemy, szykujemy na naszą radomską yy, akcję humanitarną. Sprawa jest prosta. Kompletujemy całość wyposażenia i darów, zawozimy na miejsce te dary i zostajemy tam, aby pracować na miejscu fizycznie. Więc masz pewność, że wszystko dociera bezpośrednio i będziesz też to widział w naszych relacjach. Po co są te relacje? po to, żeby zachęcić wszystkich Was w kraju, abyście budowali takie ekspedycje humanitarne i pomoc u Was. Jutro postaram się jeszcze przygotować taki krótki poradnik, jak to zrobić, bo my już to zrobiliśmy, ja to robiłem kilkukrotnie w swoim życiu, również kiedy mieliśmy do czynienia z powodą w, powodzią w Serbii. Więc mogę udzielić kilku rad i przedstawić taki poradnik, jak zorganizować się u siebie na miejscu, żeby wyjechać chociażby taką ekspedycją na kilka dni w pięć, w trzy, może w dziesięć osób, Uwierzcie mi, wcale to nie jest trudne i skomplikowane, ludzie mają wielkie serca przedsiębiorcy dzisiaj bardzo pomagają. Myśmy na przykład zakupili trochę materiałów tych technicznych, które nas kosztowały 1,4 normalnej ceny. Kupiliśmy też trochę strojów, które będą nam tam potrzebne do pracy, profesjonalnych strojów i zapłaciliśmy za to po prostu jakieś grosze, kiedy dowiedział się właściciel radomskiej firmy, te wszystkie firmy wymienię później, które nam pomogły, która produkuje odzież wojskową. Gdy dowiedział się, to natychmiast nam zniżył cenę o jakieś 80%. Także, także Słuchajcie, wśród Polaków jest jeszcze jakaś iskra do działania. O tym jednak w innym czuwaju teraz jeszcze tylko małe podsumowanie, więc jeszcze raz, jeżeli masz możliwość i czas dołączyć do naszej ekspedycji, chcesz wziąć udział w wyjeździe i pomóc fizycznie na miejscu w ciężkiej pracy na rzecz naszych rodaków, masz własny transport, jesteś kierowcą, możesz świadczyć jakiekolwiek inne wsparcie, o którym w ogóle nie pomyśleliśmy, a ty masz jakiś dobry pomysł, pisz na mail nisko.czuwajmałpa.gmail.com lub zadzwoń do Czuwajowej, do Moniki pod numer telefonu 578-2020-26. W związku z wyjazdem na tereny dotknięte powodzią, Czuwajów w tym tygodniu niestety nie będzie. Ale jak wrócę, kiedy patrzę, co się dzieje w polityce, jak się obrzucają błotem, to obiecuję Wam, że tym lewackim sukinsynom dołożę do pieca. Bądźcie dzielni tymczasem, szczególnie tam na południu, Szczególnie w miasteczkach, do których dopiero dołączy, ta dotrze ta powódź, ta fala powodziowa. A na wasze wsparcie bardzo liczę. Zróbmy razem tę ekspedycję pomocową naszym rodakom. Pokażmy, że ten naród, nasz naród, jeszcze po prostu istnieje wbrew temu wszystkiemu, co dzieje się dookoła. Tymczasem dzięki za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy, a teraz będzie najcenniejszy, jeżeli zdecydujecie się na wsparcie i pomoc dla naszych. Rodaków, którzy cierpią bardzo trudne dni. Czuwaj!